Dzień dobry, dzisiaj gośćmi Radia 5 są pan Rafał Żytyniec oraz pan Jakub Knyżewski. Pan Rafał Żytyniec, czyli dyrektor Muzeum Historycznego Wałku i pan Jakub Knyżewski, czyli specjalista do spraw organizacji wystaw w tej placówce, a porozmawiamy o 8. Forum Otwartego Regionalizmu, które zbliża się wielkimi krokami. Witamy. Dzień dobry, dyrektorze, dzień dobry państwu. Na wstępie powiedzmy, że to 8. Forum Otwartego Regionalizmu, ale organizowane trzeci raz w Wałku. Organizatorem jest muzeum, a hasło przewodnie to czas na zmiany, nowe otwarcie obywatelskiej debaty o Polsce. Powiedzmy na początku, dlaczego teraz jest właściwie czas na zmiany i na to nowe otwarcie debaty o naszym kraju. Pan doktor Rafał Żytyniec, prosimy. Proszę państwa, może jesteśmy po zmianie politycznej w kraju. Tak, ostatnie lata to taki czas, gdzie mówiąc ostrożnie, próbowano kreować wizerunek Polski przez ten pryzmat narodowy, przez pryzmat powiedzmy centrali w Warszawie i troszeczkę zapomnieliśmy o regionach. I warto teraz, myślę, że po tej zmianie przypomnieć, czy w ogóle sięgnąć do tego kapitału kulturowego, którym są regiony w Polsce. Polska żyje różnorodnością, Polska żyje regionami. Te regiony są taką esencją chyba polskości też. Dlatego to Forum Otwartego Regionalizmu i dlatego to przypomnienie po tych latach takiego narodowego zamknięcia naszej debaty. No, chcemy zadać po prostu pytanie, czy czerpiąc z tej różnorodności tracimy poczucie tożsamości narodowej, czy ta różnorodność zagraża nam, czy nie. Ja może dodam, że Forum Otwartego Regionalizmu jest taką instytucją, która przez kilka lat była organizowana nieregularnie, wymyślił ją profesor Robert Traba, historyk, kulturoznawca, twórca olsztyńskiej Borusi. Trzeci raz nasze forum odbywa się w Wałku. I tutaj mam nadzieję, że na stałe zagości w krajobrazie kulturowym czy muzealnym w Warmii i Mazur. Powiedzmy troszeczkę o programie. Na wstępie. Wstęp jest wolny. Impreza potrwa w sumie 3 dni. Co będzie się przez ten czas działo w Wałku i okolicy? Bo element wydarzenia odbędzie się także w Muzeum Michała Kajki w Ogródku. I może przewrotnie zacznijmy właśnie od tej imprezy wyjazdowej do Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Pan Jakub Knyżewski, proszę powiedzieć, co będzie się działo w Muzeum Michała Kajki w Ogródku? Dodam tylko, że to będzie się działo nie tylko w Muzeum Michała Kajki w Ogródku, a zacznę od tego, że od 3 lat, bo to jest zdaje się 4. Forum Otwartego Regionalizmu, które organizujemy w Wałku, więc od 3 lat organizujemy też takie towarzyszące czytanie krajobrazu. Cóż to takiego jest czytanie krajobrazu? Pewnie nie jeden z naszych słuchaczy może się zastanawiać, choć ci, którzy już mieli okazję uczestniczyć, już zapewne wiedzą, cóż to takiego jest. Ale będziemy w trakcie tego, mówiąc potocznie, objazdu, poszukiwać śladów historii, śladów kulturowych i starali się je odczytać w naszym lokalnym krajobrazie. I tutaj w tym konkretnym przypadku w trakcie tej tytułowej drogi do Ogródka, a także w trakcie spaceru po wsi Ogródek, początkowo planowaliśmy, żeby to czytanie krajobrazu miało trochę inny przebieg, ale mniej więcej miesiąc temu nasze plany zostały pokrzyżowane, bo ta taka najbardziej oczywista droga do Ogródka została zamknięta, więc przez Bartosze, Talusy, Klusy. Zdaje się, że tam jest jakiś poważny remont, który uniemożliwia dojazd tą drogą. Chcieliśmy zwiedzić też, czy odczytać w krajobrazie cmentarze wojenne w Bartoszach i w Talusach. Ale w związku z tym pojedziemy przez Grabnik, gdzie zatrzymamy się przy Kamieniu Cesarskim, przy kościele we wsi Grabnik. Przejedziemy przez miejsce urodzin Michała Kajki, a więc przez wieś Skomack i dojedziemy sobie do Ogródka, a więc do naszego centralnego punktu tego czytania krajobrazu, gdzie zostaniemy oprowadzeni po muzeum przez jego kierownika Michała Misztala, który nam opowie o postaci Michała Kajki, która będzie patronować też jakby temu czytaniu krajobrazu. W to czytanie oprowadzi oprócz pana Michała Misztala także dr Stefan Marcinkiewicz, znany też ełckiej publiczności muzealnej. A ukoronowaniem wizyty w Ogródku będzie debata na temat historii regionalnej i roli muzeów oraz izb regionalnych. Tytuł tej debaty to uwięzienie między wielką historią narodową a lokalnym przyczynkarstwem, czyli jak opowiadać o przeszłości w muzeum regionalnym. Jak znaleźć ten balans pomiędzy historią ogólną, tą, którą poznajemy w szkole, a tą historią mikrohistorią, tak? Powiedzmy, nazwijmy to mikrohistorią. Lokalną. Lokalną.
bo to są często dwie różne sfery, które się nie zazębiają, a myślę, że warto poszukać takiego modus vivendi, tak, a więc takiego drogi środka, aby poprzez region opowiedzieć, starać się opowiedzieć o Polsce, o Europie, o nas samych. I w tej dyskusji wezmą udział bardzo ciekawi goście. To będzie doktor Jowita Jagla, historyczka sztuki, niegdyś pracowniczka Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, a obecnie zdaje się kustosz w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Organizuje znakomite wystawy, w tymże muzeum. Będzie także Wojciech Kas, poeta związany z naszym regionem, z Mazurami od już chyba prawie 30 lat, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, a także pani Beata Nessel-Łukasik, też doktor, historyczka sztuki i również specjalistka od publiczności w muzeach. To w sobotę. Przypomnijmy, że obowiązują zapisy na przejazd autokarem. Czy jeszcze są jakieś miejsca? O ile wiem, to w piątek jeszcze były, natomiast można dzwonić i się dopisywać, więc... Ale są to ostatnie miejsca, także należy się pośpieszyć. Tutaj ważna informacja dla słuchaczy. Jeśli ktoś nie zdąży, nie będzie miał miejsca w tym autokarze, może przyjechać własnym środkiem transportu i do państwa tam na miejscu dołączyć? Jak najbardziej. To jest, do Grabnika też. To jest cenna informacja. Dobra, wracamy. Z soboty przenosimy się do czwartku, który poprzedza tą sobotę. Otwarcie forum. I po otwarciu będzie dyskusja o potrzebie nowego pisania Polski, hasło archipelagi miejsc odzyskiwanych. O czym będzie ta dyskusja, panie doktorze? To znaczy same forum żyje z debaty i z dyskusji. Jak państwo spojrzycie na program forum, który jest zamieszczony w internecie i też na naszym Facebooku, to jest taki cykl paneli. Te archipelagi miejsc odzyskiwanych to jest taka metafora tych miejsc, które zostały przez nas jakoś utracone w pamięci. Nowe pisanie Polski to jest pisanie Polski z perspektywy regionalnej, czyli takich miejsc trochę czasami zapomnianych, może nieobecnych na Instagramie, bo dzisiaj jest moda na takie instagramowe opisywanie swojego urlopu i pokazywanie pewnych miejsc według pewnej estetyki. Więc o tym chcemy podyskutować i też inne panele dyskusyjne rozszerzają te spektrum pisania. One zahaczają nie tylko o tematykę polską, ale o tematykę europejską. W piątek też jest szereg takich debat, jak na przykład, czy kultura ma siłę, by zmieniać Polskę, ile decentralizacji może wytrzymać stabilne państwo, a to Polska właśnie o potrzebie tożsamości miejsca, czy też sobotnia debata, gdzie jest Dublin w Polsce, regiony i miejsca literackie. Więc chcemy tutaj za pomocą tych debat ogarnąć takie całościowe spektrum mówienia o regionach z punktu widzenia literatury, historii, geografii. Ja jeszcze może tak dodam, żebyście się państwo nie bali tych debat. To nie są wykłady akademickie, tylko debaty, które każdy zrozumie, że tak powiem kolokwialnie. Co nie oznacza, że w debatach nie uczestniczą znani i cenieni specjaliści. Są to dziennikarze, literaci, adwokaci, historycy, naukowcy. Tylko jeszcze raz powiem, że nie jest to konferencja naukowa, jest to debata skierowana do szerokiej publiczności, gdzie rozmawiamy na tematy ważne. Ale rozmawiamy, tak? Mniej wykładowo, a bardziej dialogicznie. Warto tutaj zwrócić uwagę także na wydarzenie, które będzie miało miejsce w piątek. W piątek o 19:00 spektakl Warmia i Mazury, ballada o miłości, przygotowany przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie w reżyserii Marty Miłoszewskiej. Po spektaklu spotkanie z reżyserką. Gdzie będzie miał miejsce spektakl? Spektakl, tak jak wszystkie inne debaty, będą odbywały się w Muzeum Historycznym Wełku, w naszym nowo wyremontowanym Centrum Edukacji Muzealnej. Spektakl będzie przy muzeum. Ja się bardzo cieszę, że nasz partner Teatr Jaracza, dzięki wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, może pokazać nam ten spektakl. Spektakl, może tylko zdradzę, jest zrobiony na podstawie książki Beaty Szady Warmia i Mazury. Prowokuje do takiego nowego spojrzenia na nasz region. Zadaje wiele pytań, nie będę też dużo tutaj zdradzał, bo warto przyjść na to. To jest taki rodzynek w tym naszym programie, także jak państwo widzicie, nie tylko chcemy debatować, ale też zobaczyć jakieś propozycje teatralne, ujęcia tego naszego programu. Reżyserka będzie na miejscu, warto zadawać pytania i się spotkać. Macie panowie takie wrażenie, że po trzech poprzednich edycjach, czyli tuż przed czwartą, zainteresowanie Forum Otwartego Regionalizmu organizowanego tutaj w Ełku jest coraz większe, że ta impreza rośnie w siłę? Tak, ja bym nawet powiedział, że ta impreza stała się taką już imprezą, która ma pewien charakter instytucjonalny w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur.
Organizujemy już ją po raz wtóry i tutaj po zgłoszeniach, które otrzymywałem od różnych znajomych ludzi, wiem, że jest coraz szersze zainteresowanie. Zresztą i Rada Muzeum podkreśla, i tutaj też mecenasz Tomasz Kopoczyński, który otrzymał w tym roku Nagrodę Białej Lilii. Wszystkie te gremia podkreślają, które też czuwają nad pracą programową muzeum, że jest to jedna ze sztandarowych imprez naszego muzeum, która jest coraz bardziej widoczna i w regionie, i też w kraju. Jak Państwo widzicie, są to ludzie tutaj zapraszani przez nas nie tylko z regionu, ale znani dziennikarze, pisarze, jak na przykład Adam Krzemiński czy Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Także warto przyjść, warto porozmawiać. I myślę, że coraz bardziej będzie ta impreza obecna w naszym tutaj regionie czy w kraju i będzie coraz więcej prowokowała nas do takiego myślenia o Polsce z perspektywy regionu, z perspektywy troszkę innej niż tylko ta warszawska. Chociaż ta też jest ważna. Oczywiście i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w czwartek, czyli w ten pierwszy dzień imprezy, będzie dyskusja pod hasłem Minęły dwa lata, Quo Vadis Europo. Dobrze rozumiem, że to będzie między innymi dyskusja na temat tego, jak Europa zmienia się, jak powinna się zmieniać, jaka jest w kontekście wojny na Ukrainie. Tak, zadawane przez nas pytania mają też charakter europejski. Sytuacja w Europie diametralnie zmieniła się od wojny na Ukrainie. Mamy czas trochę takiego i w Niemczech, i we Francji. Te ruchy populistyczne, polityczne są, przybierają coraz więcej na sile. Wczorajsze wiadomości z Niemiec o sukcesie AfD w wyborach w Turyngii, w Saksonii, no też są bardzo niepokojące. Więc też chcemy porozmawiać o tej Europie. Europie, która troszkę traci ten wymiar wielokulturowy, regionalny, a staje się coraz bardziej narodowa. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że te pytania warto zadawać. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Historyczne Wełku. Partnerzy przedsięwzięcia to Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Muzeum Michała Kajki w Ogródku, konsul honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie, mecenas Tomasz Kopoczyński. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz. I my przypomnijmy, że wstęp jest wolny, natomiast jakieś szczegółowe informacje, gdzie zainteresowani mogą znaleźć? Pan Jakub Knyżewski. Z pewnością na naszej stronie internetowej jest już odpowiednia zakładka, gdzie można sprawdzić informacje o forze, a także na naszych profilach w mediach społecznościowych i oczywiście dzwoniąc do muzeum lub przychodząc do nas udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Panowie, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na forum.